Cześć, tu Marta, witam Was bardzo serdecznie na kanale Sezon Literacki w kolejnym filmie. Ostatnio zrobiłam taką małą, powiedzmy, ankietę na Instagramie i pytałam Was, w jakiej kolejności nagrywać te filmy na koniec roku, w jakiej kolejności chcielibyście je widzieć. I większość z Was chciała zobaczyć najpierw Book Haul i to mnie zupełnie nie dziwi. Natomiast jeżeli chodzi o Book Haul, to czekam jeszcze na dwie książki i po prostu nie chcę zostawiać tych dwóch książek na kolejny Book Haul, który pewnie będzie gdzieś za kilka miesięcy. Tylko skoro wiem, że one już za chwilę do mnie przyjdą, bo je zamówiłam parę dni temu, więc one już są tak naprawdę do odbioru, to postanowiłam po prostu poczekać i dopiero nagrać ten Book Haul, a w międzyczasie opowiem Wam o wszystkich książkach, które czytałam w 2020 roku. Jeżeli chodzi o pomysł na ten film, to ja w pierwszej połowie roku, w czasie tej pierwszej kwarantanny, kiedy zamknęli nam lotniska, kiedy nigdzie nie latałam, siedziałam przez praktycznie 3 miesiące w mieszkaniu. Nie mogłam tak naprawdę wychodzić, ponieważ ruch w Dubaju był ograniczony, to znaczy można było wychodzić tylko mając takie specjalne pozwolenie rządu. I to było chyba raz na 3 dni, także nawet zakupy robiliśmy na zasadzie zamawiania do domu z dostawą. Ale nieważne, jakby zupełnie nie o tym. Po prostu chodzi mi o to, że w tym czasie czytałam bardzo dużo, biłam jakieś swoje totalne czytelnicze rekordy, ale nie miałam szansy Wam o żadnej z tych książek opowiedzieć, ze względu na to, że no, nie prowadziłam wtedy kanału, to znaczy miałam wtedy tą przerwę w nagrywaniu. Nie miałam też możliwości dodawać zdjęć na Instagram, ponieważ te książki czytałam głównie na Legimi, więc w formie elektronicznej. Tak więc nie mieliście w ogóle szansy dowiedzieć się, że ja te książki czytałam, więc chciałabym tutaj o nich wspomnieć, natomiast będzie to na zasadzie tylko wymienienia tytułu i pokazania Wam okładki. Nie będzie tutaj żadnej opinii, a jeżeli którąś z tych książek bylibyście bardziej zainteresowani, to napiszcie koniecznie w komentarzu. Ja albo będę odpowiadać bezpośrednio w komentarzu, albo jeżeli tych książek uzbiera się więcej, to zrobię po prostu taki zbiorczy film, wiecie, coś na zasadzie podsumowania z tymi konkretnymi tytułami, które będą Was najbardziej interesowały. W sumie w tym roku przeczytałam chyba około 77 książek. Jak na mnie to jest naprawdę bardzo dobry wynik. U mnie z reguły to jest mniej więcej 50-60 książek na rok. No tutaj właśnie ze względu na tą kwarantannę przeczytałam tych książek znacznie więcej, więc nie ma co przedłużać, zaczynamy. Rok zaczęłam kontynuując i wreszcie kończąc po chyba 2 latach czytanie Małego Życia Hani Yanagihary. Następnie przeczytałam głośne bardzo Płuczki Pawła Reszki, Pod taflą Louise O'Neill, Miłość Ignacego Karpowicza, Inna miłość Szejka Artura Ligenski, Regretting You Colleen Hoover, Turbulencja kapitana Dariusza Kulika, Mazel Tov, Jak zostałam korepetytorką w domu ortodoksyjnych Żydów, Margot van der Straeten, Dziewczyna zwana Jane Doe Victoria Stone, 50 twarzy Tindera Joanny Jędrusik, Nie przywitam się z państwem na ulicy Mary Reinman, Kod Leonarda da Vinci Dana Browna, Historia pszczół Mai Lunde, Eleanor and Grey Brittany C. Sherry, Niegrzeczny Jacka Hołuba, Ruru Joanny Rudniańskiej, Witchborn Córka Czarownicy Nicholasa Bowlinga, Gdzie śpiewają raki Deli Owens, Życie Sus Jonasa Bengstona, Jakbyś kamień jadła Wojciecha Tochmana, Psy raz drobnych Olga Hund, Too Late znowu Colleen Hoover, Te wiedźmy nie płoną Isabel Sterling, Dobry wilk Lars Berge, Droga do ciebie Candy Steiner, Słowo do ciebie również Candy Steiner, Ania z Zielonego Wzgórza, Lucy Montgomery oczywiście, Wilk Stepowy, Hermana Hesse, Ania z Avonlea, ponownie Lucy Montgomery, Ekstradycja, Remigiusza Mroza, Ania na Uniwersytecie oraz Ania z Szumiących Topoli, Lucy Montgomery. W tym roku wróciłam również do serii, którą porzuciłam lata temu i przeczytałam Miasto Szkła Cassandry Clare, Mroczna Materia, Blake'a Croucha, Miasto Upadłych Aniołów, Cassandry Clare, Wywiad z Wampirem, Anne Rice, Wymarzony dom Ani, chyba część, na której się zatrzymałam, jeżeli chodzi o cykl Ani z Zielonego Wzgórza. Wierzyliśmy jak nikt, Rebeki Mackay. Bez matek, Miry Marcinów. Miasto zagubionych dusz, ponownie Cassandra Clare. Niedźwiedź i Słowik, Catherine Arden. Koniec z Edim, Edward Louis. Dziewczyna z wieży, Catherine Arden. Ukochane równanie profesora, Yoko Ogawa. Dwie siostry, Asne Seyerstad. Zima czarownicy, czyli zakończenie cyklu Zimowej nocy, Catherine Arden. Mój rok relaksu i odpoczynku, Otesy Mosweg. Harry Potter i Czara Ognia w wersji anglojęzycznej, Vicious, Nikczemni, Weroniki Schwab, Ta druga, Therese Bowman, Podróż nieślubna, Christine Loren, Normalni ludzie, Sally Rooney, Dorośli, Marie Obert, Turbulencje, David Shelley, Prowadź swój pułk przez kości umarłych, Olgi Tokarczuk oczywiście, Daisy Jones and the Six, Tyler Jenkins Reid, O zmierzchu, Therese Bowman, Miedziaki, Colsona Whiteheada, Mur duchów, Sary Moss, Zaczytana i bestia Ashley Poston, A Woman is No Man, Etta Frum, 27 śmierci Tobiego Obeda, Na ostrym ogniu Elizabeth Acevedo. Zaczęłam również słuchać w audiobooku Clap When You Land, ale to był mój DNF, nie skończyłam tej książki, ponieważ strasznie przeszkadzał mi sposób, w jaki ten audiobook był czytany. Saturnin Jakuba Małeckiego, Witajcie w Ameryce, Lindy Knausgard, Moja mroczna Vanesso, Kate Russell, Synapsi Marie H., Hanna Kral, Czerwień Rubinu,
oraz Błękit Szafiru, Kerstin Gier, Polska Przydrożna, Piotr Marecki, A co byście myślały, Agnieszki Pajączkowskiej oraz Aleksandry Zbroi, Była arabską stewardesą, Marcina Margielewskiego, Zieleń Szmaragdu, ponownie Kerstin Gier, Drogi Edwardzie, Anna Politano, Czarownice Niezwyciężona Siła Kobiet, Mony Chollet, Laila Colleen Hoover oraz Pełnia Miłości Sigrid Nunes. Tak prezentują się książki, które czytałam w 2020 roku. Pokazywałam Wam je w kolejności czytania, ponieważ posiłkowałam się wyzwaniem czytelniczym na Goodreads, tak więc właśnie w takiej kolejności Wam je pokazałam. Jeśli chodzi o tę pierwszą połowę książek, to pewnie nawet nie wiedzieliście, że je czytam, jeżeli nie śledzicie mnie na Goodreads, bo tak naprawdę tylko tam aktualizowałam na bieżąco te lektury. Natomiast nie publikowałam albo bardzo sporadycznie to robiłam gdzieś na Instagramie, no o YouTubie nie było w ogóle wtedy mowy. Znaczy była, właściwie to nie wiem czemu nie nagrywałam, bo przecież tak naprawdę mogłam to robić tak samo jak tutaj, ale coś mi się uwaliło w głowie, że nie mogę, ale nieważne, mamy to już za sobą. Dajcie mi koniecznie znać, jeżeli o którejś z tych książek chcielibyście usłyszeć coś więcej. Postaram się wtedy nagrać taki film, jeśli zbierze się więcej takich książek, a tymczasem to by było na tyle. Widzimy się w kolejnym filmie, prawdopodobnie w Book Haulu, o który najbardziej mnie prosiliście. Tak więc do zobaczenia już niedługo. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Cześć!